Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu dokumentalno-przyrodniczego. Tło sugerowałoby, że mogę być na przykład w Wieliczce, ale to nie Wieliczka. To Lublin, kochani. Dzisiejszy odcinek będzie o, jak już widzieliście na samym początku, o żużlu i najlepszej pizzy w mieście. Jest ze mną mój przyjaciel Maciek. Hej, hej, hej. Chciał pan coś zamówić? Którego znacie, jeżeli oglądacie mojego vloga od jakiegoś czasu z odcinka, w którym Maciej wychodził, że brał ślub. Wiesz. Żenił się. To było gdzieś rok temu, nie? Będzie wkrótce rok temu. 10 sierpnia mija rok. I patrzcie, do czego się dochodzi, jak się weźmie ślub. Już po roku. Już po roku złoto wylewa się z nieczynnych urządzeń kuchennych. Stąd się leje piwo. Tu się sięga kubeczki. No to co ja wam będę mówił? No to żyć nie umierać, tylko się żenić. Tak. To do tego złota i węgla, to jest piękne nawiązanie. Zaczynasz od żużla, a kończysz na złocie. Polish Black Gold. It's beautiful. A wspominaliście coś o jakiejś super promocji, że jak Lublin zdobędzie Mistrzostwo Polski, to to się wtedy wydarzy? Absolutnie. Jeśli lubelski klub żużlowy stanie na czele tabeli, to pizza z żużlem, rzecz jasna, gratis. I z gruzem. I z gruzem wtedy, ale to także i na czarnym cieście, to jest... Za darmo! Czy nie? Czy tego miałem nie mówić? Zadanie, ale to się rozumie samo przez się. Dobra, ziomek, a jak, skąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa? Gdzie my jesteśmy? Co tu się dzieje? Opowiedz państwu. Jesteśmy w Lublinie, na ulicy Zielonej. Dawne stanowisko street food bardzo znanego Munchies. I z chłopcami weszliśmy w taką współpracę, że przejmujemy ich kontener, budujemy tutaj bar, w którym się teraz znajdujemy, a ja z Adasiem, z moim współlasem, założyliśmy Piccobello, Piccobello Lublin, pizzeria stricte włoska, ortodoksyjna, piec opalany drewnem i so far so good. To może w związku z tym, że akurat jest jakieś 40 stopni, godzina 17, więc chwilowo jest przerwa w tych tłumach, które tutaj przeważnie są, więc może udajmy się na chwilę do Adasia i może on nam troszeczkę jakby uzupełni tę historię. Tak, zobaczmy, jak on jest spocony. Adam, tak. Co robiłeś wcześniej, zanim zacząłeś robić pizzkę? Ja jeździłem samochodem. I to wszystko? Tak. A skąd się w ogóle wziął pomysł na pizzę? Na pizzę? Tak. To zawsze było moją pasją. Jesteśmy z lubelskim królem pizzy, Adam. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam, co to jest kurwa za pizza? Opowiedz państwu. To jest pizza stricte włoska, na włoskim przepisie, na włoskim cieście, z najlepszymi składnikami, również sprowadzonymi z Włoch. A dlaczego chciałeś robić pizzę? Dlaczego w ogóle w Lublinie? Skąd przyjechałeś? Przyjechałem z Podlasia, do Lublina trafiłem przypadkowo dosyć, ale podobało mi się strasznie to miasto, podróżowałem wiele po Polsce, wiele widziałem i uznaję to miasto za jedno z bardziej ciekawych i z bardzo ciekawymi ludźmi, także polecam każdemu. A skąd wziąłeś w ogóle przepis? To jest twój przepis? To jest przepis, który można uznać za mój, natomiast no, też nie do końca. Śledziłem wielu pizzaiolo i próbowałem, testowałem. I jest to przepis stricte włoski. Dosyć prosty, ale sprawdza się idealnie. Polecam. Pizza jest bardzo dobra, najlepsza w Lublinie. Uważam, że składniki, czuć, że to są dobre składniki, oryginalne składniki, włoskie i na tapicy to się czuje. Dlatego jest bardzo dobra. Przychodzimy tutaj często z mężem. Bardzo nam smakuje. Polecamy. Bo mieszkam w Mosznej, koło tak. Lublina. Spoza Lublina przyjedzie, na lunchowie nie zjem. Nie, nawet człowiek nie jem, wiem w Lublinie pizza.
Dzięki, mamo. Dobra, ile schudłeś w przeciągu ostatnich 2 tygodni w tym małym pomieszczeniu? To w przeciągu 1,5 miesiąca to schudłem 9 kilo już. No, także kochani, jest sprawa, w ogóle jeżeli poszukujecie diety cud, to Adam szuka pomocnika, płacicie jedyne 500 zł na miesiąc i chudniecie w 1,5 miesiąca 12 kilo. To jest lepsze niż dieta Kwaśniewskiego i dieta 8x16, którą jakiś czas temu ja praktykowałem, polecam. Dobra, bo cała jakby sztuczka i najciekawsza rzecz w tej całej historii jest taka, że ty robiłeś wcześniej zupełnie co innego, nie miałeś jakby za dużego doświadczenia z gastronomią i po prostu oprócz rzeczy, które robiłeś i tak, którymi się zajmowałeś, opracowałeś sobie stary przepis na pizzę i otworzyłeś pizzerię w Lublinie i z tego co słyszałem, to wymiotowałeś stary tutaj wszystkich, że ludzie uważają, że to jest najlepsza pizza w mieście i zrobił ją koleś, który zajmował się wcześniej czym? Znaczy, generalnie zajmowałem się tym, że pracowałem we własnej firmie w kompletnie innej dziedzinie. A co to była w ogóle za dziedzina? To była rodzinna, prywatna firma, dom opieki. Później trochę w dziedzinie świata, pracowałem też na budowie, nic mi nie było obce. A że łączyłem przyjemne z pożytecznym, bo to była praca z wyjazdami do Australii na przykład, więc to... Więc jak się coś bardzo chce, to można. Nie no, za daziem jest tak, no to było proste. Na Podlasiu jest tak, tam, że tam się nie mówi, a może by rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Tam się mówi, może by wyjechać z Podlasia i kręcić placki w Lublinie. A wracając do wspomnianego wcześniej żużla, bo ja na meczu żużlowym właśnie parę dni temu byłem po raz pierwszy w życiu, ale żużel przez bardzo długi czas, kiedyś w latach zamieszkłych, był bardzo mocny w Lublinie, prawda? Był mocny, był na pewno mocny, była swego czasu ta pierwsza klasa rozgrywkowa, ale akurat nigdy się tym tak nie interesowałem super, ale jako dziecko, jako tam od 8-latek, 13-latek na żużel byłem zabierany przez mojego wuja, bo chodził zawsze i żużel to było, pamiętam, jaranie szlugów, picie piwa i kiełbasa. Kiełbasa, rzecz jasna, i po prostu... Czyli wróciło teraz to stare w najlepszej krasie, tak mi się wydaje, bo no, klimat jest wspaniały. W ogóle stadion, jak poszliśmy, no to był zapełniony po brzegi, 12 no, tysięcy ludzi. No akurat tak, jeśli chodzi o motor piłkarsko, jest nieciekawie, ale żużel się broni, jest mega fajnie, jest i piknikowo, i kibicowsko, więc no... naprawdę to żyje i oby żyło jeszcze kilka sezonów. Halo! Hej! Musisz uważać, żeby ci nie nasypało kamieni i kurzu do sprzętu. Powiedz wujkowi, bo on pierwszy raz jest, nigdy nie był. I jak jadą? Na zakręt, jak się skręcają? Proszę cię, proszę cię, proszę cię, tutaj.
Błagam cię. Zajebiście, dziękuję. Żużel. W Lublinie trochę go nie było. Teraz jest mocno popularny, bo jest ta pierwsza, najwyższa liga rozgrywkowa, więc najlepsze drużyny i największe pieniądze. Stadion pęka w szwach, stadion jest stary. Gdyby mógł pomieścić 5 tysięcy więcej osób, to byłoby 5 tysięcy więcej osób, więc są i motorowcy, i jest fajnie piknikowo, i rodzinnie. Nie, jest super, więc... właśnie tak jak ty mówisz, że chodziłeś, że no, cię wujek zabierał. Za mało lata, to była bajka, to była bajka. Tam było mnóstwo dzieciaków, nie? I to wiesz, zajaranych. Ja w ogóle spotkałem tam mnóstwo ludzi, których w życiu bym się tam nie spodziewał zobaczyć, ale no... Klimat jest świetny. A propos właśnie tego starego stadionu, to właśnie siedział taki gość naprzeciwko nas, jadł tam kiełbasę i mówi, kurwa, pojechaliśmy do Wrocławia, nowy stadion, a kiełbasy i browara nie było gdzie zjeść. Także no. stary stadion ma na pewno swoje ogromne plusy. No ja byłem pod ogromnym wrażeniem, jak już weszliśmy i tam było słychać te jest śpiewy. Raz to... śpiewy, jest zapach przecież, no to właśnie spaliny to właśnie i ten ryk. No. Właśnie do tego zmierzam, że jakby do momentu, aż oni nie wystartowali, to ja już byłem podjarany. Mówię, o, będzie fajnie, no nie? Aż wiesz, nie wszedł pierwszy zakręt i nie dostałem żwirem po mordzie, no nie? Wtedy... Tak. To ty przy pierwszym razie się uczysz, czy siadasz na prostej, czy siadasz na wirażu i przyjmujesz na siebie. No ale wspomnę tylko o tym, jak byłem emabolatem, no to przecież w motorze jeździł Lee Adams, Hans Nielsen, przecież to było stare, to było, to tam wiesz, czerwone i niebieskie kaski, no to przyjeżdżały wiesz, cały czas na przodzie i tylko wiesz. Cały stadion patrzy, jak wiesz, drużyna twoja jedzie na 5-1, a potem wiesz, przejeżdżasz przez szachownicę, wiesz, świeca na jednym kole. Berety, o tak, frunęły. Pomimo tego nawet, że mecz zakończył się porażką, to i tak jestem zajarany totalnie i myślę, że właśnie teraz swoje przyjazdy do Lublina będę synchronizował z jakimiś meczami. Podobno następne dałbym jest, wiele. Podobno następne jest z Falubazem, bo to była jakby jedyna drużyna, o której cokolwiek słyszałem, bo nie wiem czy wiecie, ale Falubaz to jest drużyna żużlowa, skąd oni są? Nie wiem, nieważne. W każdym razie oni są gdzieś z Dolnego Śląska. Z taką myszką Miki są. Z Dolnego Śląska chyba gdzieś, bo mają blisko do Świebodzina, bo o tym jest ta czyli historia. Czyli Częstochowa. Możliwe. Czyli Falubas Szczecin. Jako eksperci żużlowi. No ja znam Falubas tylko z tego, że jak zdobyli mistrzostwo kilka lat temu, to pojechali do Świebodzina, dali podobno cieciowi, który pilnuje Jezusa, jakąś flaszkę, że chcą niby... Słyszałeś to? Nie, że zawiesili szalik. I że chcą zobaczyć, jak wiesz, tam wygląda coś z góry, weszli na górę i zawiesili kilkudziesięciometrowy szalik Jezusowi i Falubasu. I to było wspaniałe. No. Nie, żużel jest specyficzny, ale łączy mocno ludzi. Ja myślę, że to idzie w stronę tego, co właśnie jest w Walii czy w Skandynawii, wiesz. Piknik, ale wielkie stadiony, więc w Lublinie postawiono fajny stadion drużynie piłkarskiej, ale wypełniają go tylko... Daruj! 125. Ale niestety nie ma komu wypełnić prócz Beata Kozidrak i jakieś tam, wiesz, włoskie gwiazdy, bo piłki nie ma, żużel jest i oby był jak najdłużej. W gastronomii nigdy nie możesz pozwolić sobie na to, by nic nie robić. Zawsze musisz być busy, occupied. Czyszczenie szklanek w koktajlbarze, kieliszków, usuwanie ich po raz dziesiąty, bądź jak w Berszcze czy w Zarze składanie tej samej bluzy po 15 razy dziennie. Witam w poradniku Janusze Gastronomii. Od zera do zera.